Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, lecimy dzisiaj. Uznałam, że najwygodniej, najlepiej byłoby, gdybyśmy udali się na cmentarzysko orków. No więc już Talas wskaże mi drogę do cmentarzyska orków. Czeka na mnie na świątynnym dziedzińcu. Więc co? Idziemy do Talasa. I zobaczymy, co on nam powie, czy nas zaprowadzi, czy nie. Teraz powinien stać tutaj, w tej grupce na uboczu. Cześć, Talas. Oczywiście musimy poczekać, aż wypali sobie ziółko. Tylko zachowaj to dla siebie. Nie... Przysyła mnie Kor Angar. Masz mnie zabrać na cmentarzysko orków, gdzie przebywa Bal Lukor tak i jego strażnicy. A więc znowu mam robić za przewodnika. Niech to szlak. Bodajbym nigdy nie ujrzał tej księgi na oczy. No dobrze, chodź za mną. Mam już dość tej paplaniny. Okej, moi drodzy, zrobiłam sobie chwilową przerwę, taką króciutką, bo chciałam sobie poprawić mikrofon, bo troszeczkę źle sobie ustawiłam do nagrywania. Ale teraz już powinno być okej, zróbmy sobie pierwszy szybki zapis i chodźmy za Talasem. Oczywiście ja wiem, gdzie jest cmentarzysko orków, ale niech nas zaprowadzi, niech będzie. Wcześniej z nim nie poszliśmy po Almanach, to teraz chodźmy z nim. No cóż, no. Wcześniej uznałam, że pójdziemy tam sami. No a tymczasem Talas będzie naszym przewodnikiem. Tak jak już mówiłam parę razy, pradawnymi zajmiemy się w czwartym rozdziale. Tak. Właśnie, zajmiemy się w czwartym rozdziale i powinno być wtedy dosyć tak kanonicznie, bo wiecie, wtedy będziemy właśnie chodzić po tych ziemiach orków. Ten wątek to jest troszeczkę, wiecie, to już jest gorsza sprawa, tam są orkowie elici, no nie zrobilibyśmy tego za bardzo, coś czuję. Zresztą zobaczymy, jak sobie radzimy z takimi zwiadowcami, którzy tutaj będą. Z tego co pamiętam, po drodze do obozu będą jeszcze potwory, które są okropne, w sensie zębacze w porządku, ale są tam też te brzytwy czy rozpruwacze, nie wiem, czy tutaj w Mrocznych Tajemnicach jest to, czy to. Podejrzewam, że to są brzytwy. Ale może i rozpruwacze? Cholera wie. No dobrze. Kolejny F5. I co? I idziemy dalej. Widzę, że Talas mnie prowadzi tak troszeczkę na okrętkę. W sensie z dala od rzeki. Dobrze. Niech tak więc będzie. No i właśnie odbijamy sobie na most. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. No ale w sumie nie mamy teraz nic większego, lepszego do roboty, także... Nie pójdę z tobą na drugą stronę tego mostu. Nie jestem samobójcą. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet Bal Lukor stamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. No jasne. Będzie niemiło, coś czuję, moi drodzy. Czy ja mam bieganko? Mam. To dobrze. Wybaczcie, jeżeli jestem trochę zakatarzona, ale w sumie niedawno wstałam i uznam, że nagram odcinek. A no właśnie, mamy towarzystwo. Mam nadzieję, że towarzystwo się rzuca pojedynczo. Jakby tak konsacze przybiegły jako pierwsze, to byłoby dobrze. No. Coś się na mnie rzuci, czy... Tak dziwnie. Halo. Okej. Jedno paskudztwo się striggerowało. Myślałam, że tutaj będą te i zębacze, a tutaj jednak kąsacze są. Okej, to rozpruwacz. Oh my godness. Aha, dobra, czyli po prostu mi krytnie wszedł za pierwszym razem, jak go uderzyłam. Nawet nie zwróciłam uwagi, ile expa dostałam. Nie wiem, czy tego kąsacza najpierw? Może te kąsacze, co? No chodź. Nie wiem, czy one się rzucą w pojedynkę. Tak.
Wiecie, moglibyśmy zrobić tam po prostu rozróbę, ale widzę też, że jeden ork tutaj spaceruje. Lepiej powoli podejść do tego i... Wiecie, w ogóle fajnie, że używamy baseballu rozpierduchy. Mi się to bardzo podoba. Szczególnie ta jego nazwa. Dobra, widzę, że kąsacze tak w miarę spokojnie. No, tylko gryzą. Dosyć solidnie. W ogóle nie wiem, dlaczego w nich są monety. To jest dosyć dziwne. No, dobra, nie będę marudzić, nie? Pamiętam, że jak za pierwszym razem tutaj przyszłam, jak sobie sama grałam w Mroczne Tajemnice, to miałam problem z tymi potworami. Nie byłam w stanie ich w ogóle zabić. No widzę, że one są... popagowane trochę. Dobra, najwyżej... Okej, nie wiem jakim cudem na hita go ściągnęłam. Takiego mamy kryta? Czy mi się wydaje, czy ja używając baseballu nie dostaję expa za nie? Tak, baseball nam nie daje expa. Dobra. Ale ma pierdolnięcie, to trzeba przyznać. W takim razie się wczytam. Musimy założyć normalny miecz. Fajnie, że ja to zauważyłam dopiero teraz. Że ten baseball nie daje mi expa. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy co? Przecież mi dawał normalnie wcześniej. Szept burzy. Normalnie byliśmy w stanie zabić tamtych... O Boże, nie mam biegania. Dobra, zaryzykuję. Dobra. Ja chyba ogarniam, w czym rzecz. Ten baseball jest naprawdę rozpierduchą jedną wielką, tylko nie mam za niego expa, nie? Dobra, nie chciałabym dostać w głowę. O, ale ty gryziesz! O Boże, święty. Dobra, wiecie co? Ale to expa bym straciła, nie? To już wiem, dlaczego mi tak łatwo szło. Po prostu ten baseball taki jest. Oh my god. Mamy kłopot. Moment. Obrażenia. Wymagana siła 60. No, tylko nie ma za niego... On nam nie daje punktów doświadczenia. Mam bieganie, więc moglibyśmy po prostu przebiec się w stronę orków i zostawić te paskudy. Ała, cholera, jasna. Uuu, jajajaj. Niedobrze, powiem wam, niedobrze. Baseball rozpierduchy jest tu idealny, ale... Problem jest taki, że tracimy spore ilości punktów doświadczenia. Myślałam, że pójdzie gładko, już tak mi się wydawało, a tutaj nic, tutaj dupa. Chyba, żebyśmy sobie wybili baseballem. No ale nie, tyle expa. Jesus Christ, tak nie może być. Dobra, bo ja muszę tych orków przede wszystkim. Dobra, udało mi się na szczęście. Zaraz kolejny do mnie przybędzie. Dobra, jeszcze do mnie nie chciał przybiec. Ja widzę, że oni się propagowali, czy mi się wydaje? W sensie, oni normalnie powinni mnie chcieć bić, a wydaje się, że nie chcą. Coś tu jest bugged game trochę. No ale dobra, no na razie niech tak będzie. A tutaj, przy tym kamiennym kręgu, coś można znaleźć? Widzę, że te brzytwy sobie tutaj stacjonują. Oh my godness, wojownicy cienia, pozdrowienia z więzienia. O nie, 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 tak nie będzie. To ja wolę tego orka, wiecie? Nie podoba mi się tylko to, że oni są tacy jacyś zbugowani. A ten dalej za mną biegnie, tak? Dobra, muszę się wczytać. Nie biegniemy w tamtą stronę. Bo to się źle skończy. Dobra, może orków naprawiłam przy okazji. Byłoby dobrze. Ale bardzo silni są. Ja nie wiem, czy to Mroczne Tajemnice tak je... ten? Dobra, najpierw na mnie pokrzyczy. O, fuckem! Dobra, typie. O Boże święty. Odbagowali się, dobrze.
A raczej niedobrze. Zielonowicjusz, zupa korzenna, miecz sędziego. No nic mi to nie daje. Otwórzmy sobie. Mam nadzieję, że orkowie mi nie wylezą na powierzchnię. Mamy mało mikstur. Nie wiem, czy mi starczy. Będziemy też robić opening, oczywiście ciałek, nie? Fajnie. Zajebiście. No ale no, lepiej iść teraz tutaj, na to cmentarzysko. Po prostu. No, wchodzę. Tutaj nie będzie miło. Ale no, questowo lepiej iść teraz tutaj chyba. Tutaj się kręci parę orków, lepiej poczekać, aż przyjdą do mnie. Dobra, ci mi chyba mniej zrobili, albo im też może wejść coś takiego jak kryt. Dobra, przede wszystkim musimy się pozbyć orków, którzy tutaj łażą. No dobra, na razie nikt na mnie nie krzyczy. Musimy sobie pootwierać te rzeczy. Tutaj nie wiem, czy gdzieś będą jakieś przyciski. One były poukrywane. Tutaj większość była pootwierana. Musimy znaleźć przede wszystkim pierwszy przycisk. Okej, tam oczywiście słyszymy, jak już ktoś umiera. Norma, ale oni są nieśmiertelni, także żaden problem. A my przeszukamy sobie mumię. Esencja magiczna. Dobrze. Trochę nam zejdzie na przeszukiwaniu, ale tutaj można fajne rzeczy znaleźć. No nie zawsze, czasami mogą być puste. W ogóle fajnie wyglądają te mumie tych orków. To jest naprawdę pomysłowe. Będzie mnie ten gościu w tle, który krzyczy, bardzo denerwował. Zróbmy pierwszego stałego save'a, bo jeszcze nie robiłam dzisiaj. I co? No i musimy obserwować kraty, które są otwarte, a które nie. Tutaj jest ork. No lepiej poczekać, aż zaatakuje. Tak jest najlepiej. No i gdzie tam się wiecie pchać na jakąś elitę, nie? Dajmy sobie żyć. Dobra, przeszukajmy. Bardzo nie lubię tych mumii, które nic w sobie nie mają. Ale niektóre mają naprawdę fajne rzeczy. Uzdrowienie i ognisty pocisk. Na przykład mamy czary. Wydaje mi się, że gdzieś są też mikstury stałe. Nawet jeżeli nie, to i tak takie esencje czy coś, to się na pewno przydadzą. Tutaj mamy strażnika świątynnego. Kolejny jakiś tam zwykły lud. Tam kolejni orkowie, tak, ale jeszcze musimy poczekać z tym. Najpierw obadamy mumię oczywiście. Standardzik. Warto. Dla paru itemów, ale nie chcemy już tej mumii. No, tutaj akurat dwie puste się trafiły. Uzdrowienie. No, tak jak mówię, nie każda coś w sobie ma. Natomiast większość coś ma jednak. Tutaj też właśnie musimy patrzeć na przełączniki. Tutaj jest na przykład jeden. Otworzyliśmy sobie dzięki temu jedną kratę, która była wcześniej zamknięta. Także też będziemy mogli tam zajrzeć. W sumie w tych pozamykanych kratach jest właśnie najwięcej fajnych rzeczy. Nie wiem, czy nawet w jednej nie ma mumii gdzieś jakiegoś pierścienia. Tak czy siak na pewno opłaca się chociażby dla tych mikstur leczniczych to przeszukiwać. Tutaj już żaden ork nie stacjonuje nigdzie. To pocieszające w sumie. Zobaczcie, że jest tak ciemno, ale nie będę tutaj odpalała specjalnie dla paru egzemplarzów mumii światła, żeby coś było widać. Tutaj są tylko trzy mumie. Sprawdzimy je i będzie po sprawie. Dobra, tutaj sprawdzone. Tutaj jest krata też do otwarcia. I tutaj tak, tutaj na górze mamy parę mumii. Tylko nie wiem, czy ja tutaj będę w stanie wejść. Może od tej właśnie dłuższej krawędzi. Wiecie, to jest trochę monotonne, ale nie będę tego przyspieszać, bo chcę, żebyście zobaczyli, co jest w mumiach. Ogólnie cmentarzysko orków jest dosyć klimatycznym miejscem. Niektórzy go bardzo nie lubią. Ja na przykład bardzo nie lubię tego zadania z almanachem. Na szczęście mamy je już za sobą.
Jak dla mnie ono jest najbardziej wkurzające. Okej, tutaj też mamy jakiś przełącznik. Nie wiem, czy on nie otwiera kraty poniżej. Po tej stronie jest jedna mumia. Niestety pusta. Fajnie by było wiedzieć, wiecie, które mumie są puste, a które nie. Wtedy by się już ich nie otwierało. Ale niestety nie pamiętam, która mumia ma co w sobie. Dobra, ten przełącznik. Tak, otworzył nam kratę na dole. Dokładnie. No to co, sprawdzamy. Tych grzybów już nie będę zbierała. Mamy ognistą burzę. I wyciąg magiczny. Tutaj, amulet mocy. Plus 10 do siły. To jest naprawdę dobry amulet. Nie wiem, jaki ja teraz noszę. Na pewno ten będzie lepszy, coś mi się wydaje. Eliksir uzdrawiający i krusz warok, czyli orkowa broń. Sprawdźmy sobie od razu ten amulet. Ja aktualnie noszę amulet Fao, bonus do życia 10. Ale myślę, że ten do siły będzie dużo lepszym rozwiązaniem. Dobrze, czyli tak, tutaj mamy już wszystko posprawdzane po tej stronie. Tu już jest wyjście. Tutaj nam się jedna krata gdzieś otworzyła. Chyba ta. Jeżeli mamy w środku... Tak, mamy kolejny przełącznik. To znaczy, że to ta. Coś mnie atakuje? Nie, coś dziwnego się tutaj dzieje. Chyba się skrypt odpalił, że tamci się znowu biją po prostu. Wyciąg magicznej energii. Wyciąg uzdrawiający. Pierścień magicznego pancerza. Plus 8 przed bronią. I kula ognia. Ten pierścionek też bardzo fajny. Ja noszę jeden pierścień czy dwa pierścienie? Okej, bonus do siły my nosimy, dobrze. To niech tak na razie zostanie. Ognista burza, pierścień ochrony przed ogniem. Bardzo fajne rzeczy. Zawsze jeżeli będziemy tego potrzebować, to się to może przydać. Ja chyba nie kliknęłam wreszcie tego przycisku. Nie. Ale już teraz nam się powinno coś otworzyć. Tutaj się otwiera. I w środku mamy ostatni przycisk. Pierścień życia plus 10, eliksir magicznej energii, eliksir uzdrawiający. Ciekawi mnie, czy gdzieś będzie jakaś stała mikstura. Kolejny krusz warok, 3 wyciągi. Dużo eliksirów leczniczych, to mi się bardzo podoba. Pierścień siły, 10 do siły, eliksir uzdrawiający, krusz warok. A czy ja nie noszę pierścienia 5 do siły? Jak najbardziej, teraz mamy 10 do siły. I tak, i kliknijmy sobie. I ostatnia krata nam się otworzyła tutaj. I przed nami dwie ostatnie mumie. Cmentarzysko będziemy mieli całe zbadane. Amulet oczyszczenia. 10 przed ogniem, 8 przed magią. Fajnie. I ostatnia mumia. Amulet magii. Bonus mana 10 i 3 magiczne eliksiry. Dobrze. Myślę, że po takim otwieraniu możemy sobie zrobić zapis stały. I co? I biegniemy dalej. Kolejni orkowie będą przed nami. Tutaj jest parę miejsc do przechodzenia. Chciałabym, żeby przybiegł do mnie ten ork, bo widzę, że ma kolegę. Ale widzę, że może być z tym kłopot. Nie chciałabym z dwoma naraz. Bo oni na szczęście podchodzą właśnie pojedynczo i to jest ten plus tego cmentarzyska. No chodź. Dobra, chyba zadajemy więcej obrażeń przez to, że mam ten... Wiecie co? Dobra, tylko jednego bym chciała orka. Please. One. Dziękuję. Okej, ten nawet bez broni widzę do mnie podejdzie. Nie wiem, czy to zwiadowca, czy... Dobra, zdążył niestety wyciągnąć broń, ale widzę, że dzięki temu pierścieniowi i amuletowi teraz zadajemy tak obrażenia, że jesteśmy w stanie ich na 3 hity ściągać. To jest pocieszające bardzo. Dobra. Kolejny ogarnięty. Strażnik świątynny kolejny oczywiście. Sprawdźmy, czy tutaj czegoś nie ma. Wydaje mi się, że nie. No są jakieś piekielniki, ale to nas tak interesuje, że raczej wcale. I patrzcie, ile mikstur się dorobiliśmy. Bardzo się opłacało tutaj przyjść.
I co? No i wchodzimy w takim razie głębiej. Okej, tam jest, widzę, impreza na dole. Tutaj już się nic nie dzieje po bokach. Okej. Dobra, musimy oczywiście pomóc. To wszyscy? Nie, jeszcze ty. Dobra, nie chcę Balaluko rabić. Okej, cześć. Ale tu się młyn zrobił. Dzięki za pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Chyba zepsułam grę, wiecie? Uf, na szczęście nie. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą. Jasne. Możemy też teraz pozbierać sobie bronię. No ci zwiadowcy nic przy sobie nie mają oprócz tych broni. Widzę, że jeden strażnik świątynny przeżył, czego nie powinien zrobić, wydaje mi się. Powinien być martwy. Nawet nie mogę właśnie z nim pogadać. Dobrze, mamy trzy odnogi, tak? To może najpierw chodźmy tutaj. Wiecie co? Pozwólcie, że ja sobie tutaj zdejmę pierścień prędkości. Z prostej przyczyny. Skoro ja chodzę tutaj z Balem Lukorem, to zdejmiemy go. I załóżmy sobie na przykład, nie wiem... Ten drugi do siły możemy w sumie założyć. Może być to dosyć przydatne. No. Także będziemy mogli tutaj na spokojnie ogarniać wszystko. Dobra, tutaj jest główna komnata, więc wolałabym na razie tutaj nie iść. Mimo wszystko. Bo jak pamiętacie, może te dwie odnogi tutaj boczne, one kryją w sobie kawałek papieru, który będzie nam bardzo potem przydatny. Idziesz za mną, czy się już zgubiłeś? Okej, jesteś dosłownie za mną, fajnie. Tutaj będzie też parę orków. Nie przejmujmy się tym jakoś zanadto. Okej, już ich słyszę. Tutaj jest jeden. Nawet nie jeden. Widzę, że Bal mi się zbugował. Dobra. Okej, nawet nie wyciągnąłeś broni. Dobra, gdzie jest mój Bal? Nie mam pojęcia. Dobra. No okej, ogarniamy, widzę, temacik. Mam nadzieję, że mi się nie zgubił typ na amen. Och, zwiadowca, no jasne. Przecież nic z nim nie zrobię, nie? Dobra, tutaj sprawdzimy, czy czegoś nie ma. Tutaj jest dosyć ciemno, ale nie leży tutaj kompletnie nic. Tutaj byli tylko orkowie dla expa. Taka prawda. Nas interesuje to pomieszczenie, ale chciałabym Bala znaleźć. Witam, co ty robisz? Typie, ja tu rozpierduchy już zrobiłam, a ty co? Szkoda, że baseball rozpierduchy naprawdę nie daje expa, nie? Jakby dawał, to normalnie byłoby hitem hitów, nie? Dobra, sprawdzamy tutaj. Ty powinien gdzieś leżeć jakiś kawałek papieru, tam za kratą na przykład. Dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. Mhm.
Tam leżą rzeczy. Jak mogę się tam dostać? To jest przełącznik. Dobrze. To fajnie. A w środku? Kruszpach, czyli broniorkowa. Napój. Połowa pergaminu oraz napój. Dokładnie. Cześć, Lukor. Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Oczywiście, jest po drugiej stronie. Także idziemy tam. Balu, proszę idź za mną, typie, bo mnie irytujesz. Bardzo. Ja widzę, że te postacie, postaci mają jakieś zbagowane coś, bo czasami jest tak, że ja gdzieś idę, a postać zostaje w miejscu. I to jest bardzo, bardzo dziwne. Dobrze, pierwszy mamy zbadany fragment tych korytarzy. Tutaj jeszcze broń zostawiłam. I co, idziemy do drugiego. Czy on za mną idzie? Idziesz ty za mną? Chodź. Czy tutaj jacyś orkowie? Nie, tutaj nie było żadnych orków akurat. Ten tunel okazał się ślepą uliczką. Może znajdziemy tutaj jakieś wskazówki, które pomogą nam w naszych poszukiwaniach. No jasne, że znajdziemy, typie. Zardzewiały miecz półtora ręczny. Strzała. Mogę zebrać? Dziękuję. Napój. No, mogę zebrać? Dziękuję. Stalowy język. Mamy broń. Kruszpak. Napój. Strzała. I tutaj druga połowa pergaminu. Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale! To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. Okej, czyli mam rozumieć, że cię nawiedzi po drodze, tak? Dobrze, to został nam w takim razie jeden korytarz, gdzie chciałam iść na samym początku, ale to byłoby po prostu głupie. Idziesz za mną? Hello, witam. Nie odpierdzielaj mi szajsu, typie. Bo to się źle skończy. Dobrze. I co? Idziemy do ostatniej w takim razie odnogi. Czekaj. To interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym tę jaskinię. To mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia znalezionego przez nas pergaminu. No, dawaj. Już wiem. To zaklęcie teleportacji. Wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne. No, normalnie niewiarygodne. Wiecie co? Pozwólcie, że ja zabiję tego strażnika świątynnego, bo on nie powinien żyć w ogóle. Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić tak. Odpalić konsolę i wpisać kill. Dokładnie. Wiecie, no bo on nie powinien żyć w ogóle, nie? Tutaj się coś tak pobagowało, że ty po prostu przeżył, a nie powinien. Dobra, mamy ostatnią odnogę. Czy ty za mną idziesz? Idziesz za mną. Super. Na to czekałam. Interesujące. Jak widzicie, dzisiaj zajmujemy się fabułą akurat. Tutaj mamy orka wojownika, mam nadzieję, że jest jedynym orkiem. Nie jest jedynym orkiem. Dobrze. Będzie trudno. Widzę, że Bal Lukor to ma w ogóle wszystko gdzieś. Jezu, dobra, ja widzę, że on walczy jak cepem, nie? Dobra, nie dziwię się, że ty nie masz żadnych umiejętności bojowych, bo bijesz się jak cep. O Boże, dobra. Wypijmy sobie taką większą. Od razu. I co? I tego orka wojownika, no, trzeba zlikwidować. To nie będzie proste zadanie. Ale jak go pokonam, to powinno już być dobrze. No, tylko właśnie bije dosyć solidnie. Ajajaj, dobra, nie chciałam, tak? Oczywiście. Jak go zabijemy, to zresztą powinno pójść już dużo prościej. Także...
Jak widzicie, oni biją dosyć solidnie, nie? No. Nie, Lukora, Jezus, kochany. Uch, udało się. Dobra, ale było trudno, naprawdę. Krusz Urrok. No, typie, no to żeś mi przyfasolił nieźle, trzeba przyznać. Dobra, wypijmy taką większą, taką i może te dwie małe. Dobra, i zostało nam jeszcze paru zwykłych jakichś tam zwiadowców. Tutaj mogę wejść w ogóle. Tutaj są chyba same tylko grzyby. Nawet nie pamiętałam tego miejsca. Ale patrzcie, jak orkowie się wycwanili. To interesujące, no nie? Ała! Premia za skuteczną walkę orężem. Dziękuję. No ja bym nie powiedziała, że ona jest, że ona była albo jest skuteczna. Ale dobrze, no okej. Orkowie się wycwanili, bo widzicie, wzięli sporą ilość zwiadowców i dorzucili do tego jednego wojownika, który wystarczająco jest w stanie... O, Baluś, jak ty w ogóle żyjesz? Nie powinieneś żyć, typie. Dobra, chyba to wszyscy orkowie. Tutaj widzę, że mogę wejść. A tutaj kompletnie niczego... Dobra, Bal, nie wchodź tutaj za mną. Lukor, wyjdź stąd, bo nie wyjdziesz. Wyjdziesz stąd? Wow, wyszedłeś, niemożliwe. Jeszcze na górę moglibyśmy wejść, ale nie wiem, czy tam coś znajdę. Wydaje mi się, że nie. Natomiast może Bal na mnie poczeka. Tylko tak, którędy to się wchodziło? Chyba tędy. Chyba tu? Dobra, nie wiem. Najwyżej się będziemy wracać na cmentarzysko, bo wydaje mi się, że na górze nic nie ma. I teraz tak. I teraz idziemy do tej ścianki. No chodź, Lukor. No. Gdzie ci się odpala skrypt? Nie mam pojęcia, nie? Super. O, dziękuję. O Jezu, musisz to jak leszczyńsko podchodzić. To miejsce posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. Okej, okay, no dzięki. A ty co robisz? Okej, okay, idziesz do tej ściany. To dobrze. To bardzo dobrze. Za tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji. Właśnie tutaj, przed tą ścianą. A dałeś mi to zaklęcie? Chyba tak, nie? Chyba je mam. Orkowe zaklęcie teleportacji pod dziewiątką. No i okej, jesteśmy po drugiej stronie. Teraz się powinno nam otworzyć. Wiecie co, zróbmy sobie stały zapis, może w tym miejscu. Fajnie wchodzisz. Gratuluję. Czy coś? Chyba właśnie zbugowałam grę. Okej, dobra, on tutaj wróci, o Jezus. Ale baguette game. No nie, dobra, wiecie co, pozwólcie, że... Okej, moi drodzy, już jestem. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą. Dobra, no jak widzieliście sami, musiałam sobie zrestartować kompa, zrestartować grę w ogóle. Kurde, wywaliło mi tak solidnie.
Dobra, nie wiem, w którą stronę iść. Spróbujmy najpierw tu. Dobra, już chyba wiem, że na razie nie powinniśmy iść tutaj, chociaż... Tak, no musimy się wrócić jeszcze w drugą stronę, żeby się Bal nam nie odpalił, że tak powiem. Ale możemy na spokojnie tam wejść bez niego. Bo nie wiem, czy tutaj coś jest. Tutaj ewentualnie można chyba tylko znaleźć właśnie ziółka. Ale zbiorę, jak już tutaj jestem. To co mi w sumie szkodzi? Tam na górze chyba nic nie ma. Chyba. Ale wejdę i sprawdzę. Nie, no raczej nie. Dobra. Czyli tutaj była ślepa uliczka. Fajnie wiedzieć. Idziesz za mną? Idziesz. Dobrze. No i co? I zanim nam się odpali jakikolwiek skrypt, to jeszcze sobie pójdziemy na wprost. Bo tutaj też chyba czasami coś leży. Piekielniki, no dobrze. O, gorzki chleb. Serio? Wiecie co, pozwólcie, że akurat tutaj to odpalę pochodnie, bo nic nie widzę, a tutaj można coś chyba ciekawego znaleźć. Albo i nie. Gorzej, że znowu mi się zgubił ten, lukor. Gdzie on jest? No bez jaj. Muszę się wczytać. Chodź, idziemy. Chyba tędy, no nie? Chyba tak. No ale już wiemy, że tam niczego nie ma, więc możemy iść tylko i wyłącznie tutaj. No i chodź ze mną. Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i kości. Nie, panie, przemów do mnie, śniący. Ukaż się swojemu słudze. Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina. Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego. Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny. Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana. Ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Gin, niewierny psie! Typie! Daj mi żyć, kocham tą scenę. O Boże. 500 expo za takiego leszcza, nie? Jedź sędziego. On nic w sobie nie miał nawet. O Jesus Christ, dobra. Ale tutaj jest mieczek. I ten mieczek to jest miecz śmierci. O kurde, dobra. Mogę cię zebrać? O, dziękuję. Wydaje mi się, że mam teraz takie dwa. Ale nie jestem pewna. Sprawdzimy sobie ten mieczek. Miecz śmierci. Tak, mamy dwa teraz takie miecze. Okej, no i fajnie. Jednoręczne, baseball, rozpierduchy, tak. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o cmentarzysko orków, to jest wszystko. Niczego już tutaj nie znajdę. Pierścień wsparcia. Aha, nie założymy go, no tak. Plus 5 do siły sobie zdejmujemy. Zakładamy pierścień wsparcia. I wychodzimy z tego miejsca. Wszystko już tutaj mamy ogarnięte. Nie wiem, czy nie będę musiała przyciąć na początku czegoś, jakiegoś filmu. Ale chyba nie. Chyba po prostu tyle czasu nam zeszło tutaj w tym cmentarzysku. Natomiast no całe to miejsce już jest ogarnięte. Oczywiście. Nie wiem, czy szybko poszło, ale ten etap mamy już na pewno z głowy. Teraz wystarczy wrócić do Korangara i spróbować z nim porozmawiać. Zobaczymy, co on nam powie na to wszystko, co nam się udało tutaj uczynić i odczynić. Także wydaje mi się, że spotkamy się przy Korangarze. Oh!
Okej, moi drodzy, jestem już w obozie na bagnie. Pogadajmy i idziemy lepiej porozmawiać w takim razie z Korangarem. Zobaczymy, czy on ma nam coś do powiedzenia. Z tego, co mi się kojarzy, to powinien mieć. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. O, dokładnie. Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani znaku. Nic. A co z Balem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie można polegać. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może, nie może. Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberion. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Co słychać u jaśnie oświeconego? Nie budzi się. I z godziny na godzinę jest coraz słabszy. Wierzyć we wszystko. Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagnach. Śpiesz się. Tak, oczywiście. Zostało nam teraz pozbieranie ziółek, natomiast wydaje mi się, że od tego zaczniemy w kolejnym odcinku. Chociaż sobie moglibyśmy przynieść te zioła, wydaje mi się. Też żaden jakiś problem. Gorzej, że nie chcę, żeby film był jakiś bardzo długi, a wydaje mi się, że może być przez te zioła. Ja, wiecie, mam też trochę wycinania i tak dalej, ale możemy spróbować chociaż podbiec do bagien. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Dzisiaj powróciliśmy do fabuły. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak nam się fabuła potoczy. Na pewno te ziółka będą do ogarnięcia. Wypadałoby co prawda, wiecie, żeby było widno w gotiku. Ale myślę, że żadnym problemem też nie będzie użycie po prostu pochodni. Chociaż widzę, że z pochodnią nie mogę biegać, a to jest naprawdę spory kłopot. Natomiast możemy skakać. Ciekawi mnie, czy teraz jestem w stanie takiego węża błotnego jakkolwiek pokonać. Oh my god, jestem, ale to jest jakiś żart. Widzę, że naprawdę mało im robię. I zajmie nam to po prostu 100 lat. A wiecie, przyspieszanie tego to jest chyba najgorsza rzecz, jaką mogłabym zrobić. Natomiast fajnie widzieć, że mogę go pokonać. Wiecie co? Pokonamy sobie na szybko takiego jednego węża. Zobaczymy, ile expa dostanę. Nie wiem, czy lepiej lewo-prawo, czy do przodu. Chyba do przodu, nie? Żebym tylko nie weszła na drugiego. Bo się zrobi problem. Gorzej też, że wlazł mi na drzewo, nie? Dobra, na szczęście mnie nie trafił. Dobra, widzę, że możemy też lewo-prawo. Ale widzę, że do przodu jest lepiej. 500 expa za takiego węża. Skóra błotnego węża. No, wow. Ale pierwszy wąż ubity. No cóż, moi drodzy, wydaje mi się, że wybijanie tych węży to jest jakaś porażka i totalna pomyłka. Też straciłam pochodnie, została tam w wodzie. Patrz, ile ja musiałam przyjść z tym wężem błotnym. No cóż, to będzie trochę kłopotliwe. Ale dobrze, myślę, że tutaj podziałamy w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji z dzwoneczkiem. I co, ja lecę montować dla was ten materiał. Do usłyszenia w kolejnym, do jutra. Trzymajcie się i cześć!